Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w firmie numizmatycznej nader często słyszymy pytanie o to, jaka jest najdroższa moneta, która do nas trafiła, jaka jest najstarsza moneta, którą mieliśmy, czy od czasu do czasu pojawia się pytanie, a jakie są najstarsze monety polskie? Proszę Państwa, nic dziwnego, że jest to temat intrygujący, gdyż o ile o początkach polskiej państwowości z historii wiemy sporo, czy dużo ucząc się w szkole w ramach regularnych lekcji historii, to jednak już rzadko poruszany jest temat tego, jak wyglądały pieniądze w tamtych czasach. Natomiast my na nadchodzącej, najbliższej aukcji 8 lutego 2020 roku będziemy oferowali najlepszą kolekcję średniowiecznych monet, jakie kiedykolwiek były w publicznej sprzedaży. Proszę Państwa, postanowiłem wykorzystać okazję, iż mamy tutaj przegląd praktycznie pełny, bądź prawie pełny poglądowo mennictwa polskiego z trzech pierwszych wieków, ażeby zaprezentować Państwu w skrócie, jak te pieniądze wyglądały wówczas. Mieszko jest to końcówka X wieku, czyli chrzest Polski, 966 rok. Proszę Państwa, w tym czasie Polska jeszcze praktycznie nie istnieje jako państwowość. I tym samym nie możemy tutaj mówić o stricte polskich monetach. Nie ma wtedy jeszcze polskich pieniędzy. Natomiast w powszechnym użyciu są wszelkiego rodzaju płacidła. Natomiast z monet jest import z krajów sąsiednich od kupców, którzy przyjeżdżają na nasze tereny bądź przejeżdżają przez nasze tereny swoimi szlakami handlowymi. I w tymże okresie, w wieku X, mamy tutaj u nas w użyciu jeszcze takie pieniądze. Państwa, egzotycznie wyglądające są to z krajów arabskich dirhemy, przywożone tutaj przez kupców, jako że wtedy pieniądz miał pokrycie pełne w kruszcu, więc takimi dirhemami licznie i powszechnie płacono na ziemiach polskich. No, z naszego punktu widzenia moneta mocno egzotyczna, trudna do odczytania, to jednak nie jest nasz alfabet, natomiast dirhem jest tą monetą, która jest jedną z najczęściej używanych wówczas w Polsce. Proszę Państwa, natomiast rozwój naszej państwowości, narysowanie, zakreślenie granic, no od razu wyraźnie nas tutaj umiejscawia w Europie i z sąsiadami, którzy są już na wyższym poziomie rozwoju, jeśli chodzi o państwowość, organizację kraju. Z zachodu mamy Niemców i nic dziwnego, proszę Państwa, że na naszych ziemiach dominują emisje niemieckie. X, XI wiek są to tak zwane denary krzyżowe. I tutaj na tatce u góry mają Państwo w pierwszej linii właśnie przegląd takich denarów. Zdejmijmy już w tej chwili monety, które służyły jako skala porównawcza i zobaczmy, jak wyglądają denary krzyżowe. Jest to pierwszy typ denarów krzyżowych, nazwanych tak od krzyża, który jest umieszczony na jednej ze stron tejże monety. Natomiast jest to denar ze świątynią. Duży, szeroki, ładny i efektowny. To jest egzemplarz również, który będzie oferowany na najbliższej aukcji. Standardowo psucie pieniądza jest zjawiskiem normalnym. Czyli już widzimy, kolejne emisje denarów troszeczkę się zmniejszają. Tutaj mieliśmy denar za świątynią, tu już mamy denar krzyżowy, czyli znów mamy krzyż z drugiej strony, ale już w typie określonym jako denar z kapliczką. I proszę Państwa, dalej mamy kolejne typy, tu mamy na przykład charakterystyczny typ z pastorałem. Tego typu denary krzyżowe są to monety, których emisje rozpoczęły się w Niemczech, głównie w Saksonii. Ponieważ w Niemczech prawo mennicze było nadawane biskupom, akurat oni skrzętnie z tego korzystając, emitowali bardzo dużo denarów krzyżowych, więc często denary te nazwane są też denarami biskupimi. I proszę Państwa, grupka strony prawej to już późniejsze emisje denarów krzyżowych, najbardziej powszechne, najwięcej obiegające również po naszych terenach. Można zobaczyć od razu, że są troszkę mniejsze od tych wcześniejszych i co charakterystyczne, mają takie bardzo wysokie, podniesione obrzeże. Tutaj do tej pory się
naukowcy, pasjonaci spierają, jak te monety produkowano, gdyż technika musiała być rzeczywiście specyficzna. Teorie są różne. Czy oklepywano tą monetę po wybiciu, żeby tak powstało obrzeże, czy od razu bito? Proszę Państwa, według mnie nie sądzę, ażeby przy masowej produkcji menniczej tej monety bawiono się w oklepywanie każdego kawałka. Moim zdaniem najprawdopodobniej były te monety już tak wybijane. Natomiast pan Kazimierz Droszcz, długoletni członek Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, który ma również zawodowo doświadczenia z metalurgią, od kilku lat eksperymentuje z różnymi technikami wybijania denarów i bardzo możliwe, iż zaprezentuje taki eksperyment, jak jego zdaniem wybijano te monety w ramach naszej sesji przedaukcyjnej 7 lutego bieżącego roku. Ale wracając do tychże denarów, tutaj forma zachowana, typy są różne, czyli możemy na przykład tutaj chociażby wyróżnić dwa różne typy krzyża. To jest denar krzyżowy z tak zwanym krzyżem prostym. Tutaj już mamy krzyż perełkowy, czyli taki zakończony kuleczkami. Proszę Państwa, te monety, mimo że mają mniej więcej w tej chwili 1000 lat, są jednymi z najpospoliciej występujących monet średniowiecznych. I to się może dawać niewiarygodne, ale jeżeli Państwo przejrzą internet, czy to polski, czy zagraniczny, czy to niemieckiego eBaya, czy polskie Allegro, czy amerykańskiego eBaya, znajdą Państwo takie monety do kupienia w cenach. Myślę, że nawet może po 10 zł za sztukę się uda, jeśli nie będą jakieś wyjątkowo ładne. Proszę Państwa, jeśli chodzi o emisję tychże monet, jest ona bardzo tajemnicza, bo o ile na późniejszych monetach mamy już napisy, więc z napisów można wyczytać, kto stoi za tąże emisją. Natomiast na denarach krzyżowych są szczątkowe, śladowe napisy w otokach, ale tak naprawdę nie dające się odczytać, gdyż w pewnym momencie ulegają one już zbarbaryzowaniu i często jest to tylko taka atrapa napisów, ich namiastka, markowanie, czyli litery zmieniają się po prostu w kreski, kółka, kliny i tak dalej. Więc w teorii na to, kto wybijał denary krzyżowe, czyli te monety, które obiegały w Polsce w X, XI wieku, było dużo i stan nauki tutaj cały czas ewoluuje i się zmienia. Przed wojną Marian Gumowski wodził bardzo dużo emisji denarów krzyżowych jako emisję z ziem polskich, polskich biskupów. Scharakteryzował różne typy, poprzepisywał różnym mennicom w Polsce. Po wojnie stan badań zmienił zdecydowanie spojrzenie na ten temat. W zasadzie prawie odeszło się od przypisywania krzyżówek polskim emitentom, traktując, że są to emisje niemieckie i import z zagranicy, który u nas był tylko używany do transakcji, ale nie wykonywany. Sporo zmienił w temacie postrzegania denarów krzyżowych skarb znaleziony w latach bodajże 60. Jest to skarb z Słuszkowa, w którym to był duży skarb denarów krzyżowych, ale wśród tych denarów krzyżowych była bardzo specyficzna jedna moneta. Może tutaj delikatnie wybiegamy w przód, ale to była jedna z pierwszych monet prywatnych, można powiedzieć, polskich. Moneta Palatyna Sieciecha. Tutaj jego znak widoczny właśnie na tym, że denarze Sieciecha, który też będzie na najbliższej aukcji oferowany. Przy czym tu jest denar, jeden z dwóch typów Sieciecha. Z tej strony jest znak, który do tej pory jest znakiem nierozszyfrowanym, nie wiadomo, co to jest, jakiś monogram, różnie to interpretowano, cały czas pozostaje to tajemnicą, natomiast z tej strony jest denar. Na tym denarze wyobrażenie znaku Sieciecha. Tak jak nadmieniłem, jest to jeden z typów denaru Sieciecha, gdyż drugi typ, proszę Państwa, tak wyglądająca moneta. Tak jak dokładnie standardowy denar krzyżowy, z krzyżem z jednej strony i z podniesionym obrzeżem, tylko że na drugiej stronie tegoż drugiego typu właśnie denaru Sieciecha jest znak Sieciecha. Mieliśmy taką monetę na trzeciej aukcji, sprzedała się bodajże za 38 tysięcy. Jeśli Państwo są zainteresowani szerzej historią tejże monety, to u nas na YouTubie są bodajże dwa filmy jej poświęcone. Ale co wynika, proszę Państwa, ze skarbu ze Słuszkowa i ze znalezienia tam denarów Sieciecha w typie denara krzyżowego? To, iż mamy na jednej stronie symbol Sieciecha, czyli niepodważalnie emisję z ziem polskich.
To potwierdziło teorię, że denary krzyżowe tego typu były wybijane w polskich mennicach. Ale co dalej? Dalej, proszę Państwa, idąc tym tropem, przeprowadzono kwerendę i porównanie stempli. Skoro z jednej strony mamy symbol sieciecha, stempel drugiej strony jest standardowy. Zaczęto porównywać wszelkie inne monety z takim standardowym stemplem, żeby znaleźć egzemplarze wybite dokładnie tym samym odbiciem stempla. I takie monety znaleziono. Tylko, proszę Państwa, stemple zużywają się inaczej. Czyli znaleziono monety z tego samego stempla strony z tym krzyżem, natomiast jedna z nich właśnie była sieciecha, a druga była już z wyobrażeniami, które były prawie standardowe dla denarów krzyżowych. To umożliwiło wyznaczenie, jaki typ tej drugiej strony jest jeszcze typem, który niewątpliwie musiał opuścić mennicę polską, być może mennicę w Kaliszu, gdyż strona krzyżowa była spójna z niepodważalnie polskim denarem sieciecha. Tą drogą wydedukowano, które typy krzyżówek są polskie i takie krzyżówki są w tej chwili opisane, opublikowane w literaturze, są cechy specyficzne, które umożliwiają ich rozszyfrowanie, ale to, proszę Państwa, jest wiedza zaawansowana i chyba zbyt zaawansowana jak na ogólny film poglądowy na temat pierwszych monet średniowiecznych polskich. A kto bił, proszę Państwa, pierwsze monety w Polsce, takie niepodważalne, takie, które są z imieniem króla, księcia i z polskimi wyobrażeniami? Z historii zapewne większość z Państwa może pamiętać, a przynajmniej jeśli nie pamięta, to na pewno była informowana o tym, że pierwsze monety polskie wybił Mieszko I. To jest wiedza, która przez długi czas była utrwalana i, proszę Państwa, w ramach tego zbioru, który tutaj fragment leży przed Państwem, jest pół monety. I to jest pół monety, która przez długie lata była przypisywana emisji Mieszka I. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak ta moneta wygląda naprawdę, to może praktycznie każdy z Państwa zobaczyć to samodzielnie. Wystarczy wziąć banknot 10-złotowy. Na wersie jego mamy Mieszka I. Na drugiej stronie jego denar, który jest mu przypisywany. Denar, którego połówkę widzą Państwo tutaj na tacy. To jest ten dół właśnie tego wzgórza, na którym stoi krzyż czy kopuły. To też jest cały czas różnie interpretowane. Ale, proszę Państwa, w świetle najnowszych badań dowiedziono, iż ta moneta nie jest monetą Mieszka I i na razie nie zidentyfikowano żadnej monety, którą można by Mieszkowi I przypisać. Mniejszy egzemplarz, który ma w otoku napis imienia Mieszko, jest aktualnie atrybuowany jako moneta Mieszka II, Bolesławica, czyli syna Bolesława Chrobrego, który współpanował z ojcem i to jest moneta z czasów jego współrządów z Bolesławem Chrobrym. Także możemy popatrzeć sobie na 10-złotówkę i mieć świadomość, że w świetle aktualnych ustaleń naukowców, aktualnych badań jest tutaj złe zestawienie. Mieszko I według najnowszych badań tej monety nie bił. Więc kto bił pierwszą monetę? Pierwsze monety wybijane są już niewątpliwie za czasów Bolesława Chrobrego i z jego imieniem. Na naszym YouTubie znajdą Państwo znakomite wykłady profesora Suchodolskiego, który przedstawia te typy. Jest też, proszę Państwa, to są monety bardzo rzadkie. Tak jak nawet pan profesor powiedział u nas na wykładzie, mówi tutaj czysto teoretycznie o tych monetach, gdyż w rzadko których prywatnych zbiorach się one znajdują. I rzeczywiście monet Chrobrego jest na rynku niedużo. Niektóre typy pojawiają się na aukcjach numizmatycznych. Są to egzemplarze, które kosztują od 20 do powiedzmy 100 tysięcy za sztukę. Natomiast w tym zbiorze, starym, dawnym zbiorze, stricte klasycznego denara Chrobrego nie było, także nie możemy Państwu go zaprezentować, ale jest inna moneta, która jest emisją z czasów Chrobrego i z ziem polskich. Jest to, proszę Państwa, ten egzemplarz. Przy czym mogą Państwo od razu wnioskować analogię, że zaraz, no jaki tutaj Chrobry, tu mamy kapliczkę czy świątynię, krzyżyk, no standardowy, klasyczny denar z kapliczką. Bardzo podobny na przykład do tego, czy ze świątynią denar. Proszę Państwa, i słusznie.
gdyż tutaj badania postępują dalej do przodu. I wspomnijmy denar Sieciecha, który umożliwił na podstawie połączeń stempli wyznaczenie, które typy krzyżówek były bite na ziemiach polskich. Podobne badania profesor Schłodolski już w latach 60. zaczął prowadzić dla denarów Bolesława Chrobrego, a obecnie bardzo rozwinął je dzięki tak naprawdę technice komputerowej, dzięki możliwości łatwego obrazowania zdjęć w sposób cyfrowy, łatwego ich analizowania i porównywania w programach komputerowych Mateusz Bogucki, aktualnie profesor Warszawskiego Instytutu Archeologicznego, który prowadząc swoje badania dowiódł, iż z denarów, które są denarami niewątpliwie Bolesława Chrobrego z jego zapisem imienia, istnieją połączenia stempli pokazujące, że denary w standardowym typie kapliczki również są wybijane w tychże samych mennicach, gdyż mają zbieżny na przykład stempel rewersu dokładnie z denarami Chrobrego. I tym sposobem ta moneta, którą tutaj trzymam w ręku, jest dowiedziona, została wybita w mennicy na ziemiach polskich, a jest po prostu naśladownictwem powszechnie używanego na polskich ziemiach typu denarów niemieckich. Także, proszę Państwa, jesteśmy w tej chwili przy Bolesławie Chrobrym i jego synu Mieszku II. Szerokie denary, monety rzadkie. Generalnie trudno w powszechnych, prywatnych zbiorach o takie sztuki. Natomiast przechodzimy dalej i tutaj już jest łatwiej o monety, gdyż następne monety, które pojawiają się na ziemiach polskich, są to monety Bolesława Śmiałego. Bolesław Śmiały bije monety w dwóch typach. Jeden typ jest to typ tak zwany książęcy. Mamy tutaj przedstawionego księcia na koniu. Z drugiej strony jest głowa i w otoku napis Boleslaus. Moneta wizualnie i metrologicznie bardzo zbieżna z typowymi denarami krzyżowymi. Proszę Państwa, typ książęcy bity przed bodajże rokiem 1076, kiedy następuje koronacja Bolesława Śmiałego i wtedy zmienia się nam typ na typ z głową króla. Tutaj już ewidentnie właśnie dlaczego uznajemy, że to jest typ królewski, gdyż ewidentnie widać koronę królewską na skroniach tejże postaci. Druga strona nam się tutaj już zmienia i mamy tutaj budowlę o trzech wieżach. Ta budowla również w historii ma dużo interpretacji, natomiast aktualnie się uznaje, że jest to po prostu widok na mury obronne z blankami, choć tutaj były interpretacje i nawiązania do wież kościelnych, co też jest bardzo prawdopodobne, gdyż są egzemplarze z ewidentnie wyraźnie widocznymi krzyżami na ich zwieńczeniu, także no, emisja ciekawa ogólnie jak wszelkie monety średniowieczne, naprawdę to jest duże pole do popisu, do interpretacji. Proszę Państwa, ja tyle mówię o literaturze, o jakichś odwołaniach, o badaniach, natomiast gdyby ktoś z Państwa chciał sięgnąć po wiedzę na temat monet średniowiecznych, to jest książka, do której mam na przykład duży sentyment, Denar w kalecie pana profesora Stanisława Schłodolskiego, jego dawne wydanie, lata bodajże będą 60. tutaj chyba. Nie widzę tutaj daty wydania w tej chwili. Jest 81. Proszę Państwa, jest to akurat w moim przypadku moja pierwsza książka, z którą miałem kontakt, jeśli chodzi o monety średniowieczne, także mamy dla niej duży sentyment. Książka nie jest książką grubą, to jest w zasadzie mała broszurka, ale bardzo ciekawie, bardzo przystępnie napisana dla początkujących. To akurat otworzyło się streszczenie w obcym języku, ale ilustrowana rycinami. Sporo zdjęć na końcu. Proszę Państwa, co najciekawsze, jest to egzemplarz, który w antykwariatach można kupić naprawdę po 10 zł. Na Allegro widywałem nawet sztuki poniżej 10 zł. Także jeśli ktoś chce się zainteresować średniowieczem, jeden z lepszych kroków do wykonania na początek, denar w kalecie pana profesora. Ale idziemy dalej. Tymczasem jesteśmy przy Bolesławie Śmiałym. Jego następca to Władysław Herman. I chwileczkę, tutaj są monety Władysława Hermana. Nadal jesteśmy w tym samym typie monet, czyli moneta, która wygląda bardzo podobnie do denara krzyżowego i do wcześniejszych emisji Bolesława Śmiałego. Proszę Państwa, denar Władysława Hermana do niedawna był uznawany za monetę polską, wręcz można powiedzieć brzydko śmieciową. Najpospolitsza polska moneta średniowieczna, dostępna za stosunkowo niewielkie pieniądze, typu od lat pamiętam, że na giełdach można było bez problemu kupić sztuki na poziomie 250-500 zł, to całkiem ładne. A proszę Państwa, to wcale nie jest tak monotonna i nieciekawa moneta, gdyż akurat jeżeli mamy przy Bolesławie Śmiałym
przynajmniej dwa typy jego monet, takie najbardziej charakterystyczne. W czasach Władysława Hermana mamy już tylko jeden typ tegoż władcy. Moneta zawsze wyglądająca tak samo, czyli na awersie wizerunek głowy królewskiej, w otoku, w różnych fazach zbarbaryzowania napis Władysław, czyli imienia królewskiego, na odwrocie budowla o trzech wieżach, zbieżna z tą, którą widzimy na denarach królewskich Bolesława Śmiałego. Denary te bite są w Menicy Krakowskiej. Na pozór rzeczywiście wydają się monotonnym, mało ciekawym tematem do zbierania, ale proszę Państwa, ja zachwyciłem się tymi monetami kilka lat temu, gdy u jednego z kolekcjonerów zobaczyłem zbiór Władysława Hermana, który liczył 20, powiedzmy, parę sztuk, więc 20 a 30 sztuk monet. I proszę Państwa, każda z tych monet była inna ikonograficznie. I nagle ten Herman, który w większości zbiorów reprezentowany jest z jednej sztuki, od dla obowiązku denar Hermana, proszę, jest, zachwycił mnie swoim bogactwem ikonografii. Król o wielu twarzach. Proszę, porównajmy, jak wyglądają na przykład na kilku tutaj sztukach z tego zbioru główki Hermana. Tutaj taka dość wyraźnie zarysowana głowa, ostre rysy, wielki nos. Tutaj akurat ten może wziął się bardzo podobny, ale już zobaczmy, jak wygląda Herman na tymże denarku. Zupełnie inaczej. Włosy takie zaczesane, troszkę a la jeżozwierz. Inaczej ukształtowany nos, ostrzejszy, mniejszy. No, zupełnie inna moneta. I nagle, jeśli zobaczymy takich monet obok siebie 10, 20 i każda główka jest inna, to naprawdę jest to intrygujący, ciekawy zbiór, a monety dostępne do niedawna jeszcze w niewielkich cenach. Teraz rzeczywiście więcej osób ujrzało piękno tego tematu, zafascynowało się nim. Także tutaj teraz szczególnie emisje przypisywane jako emisja pierwsza, wcześniejsze, są rzeczywiście już drogie i trudne do zdobycia, na przykład właśnie z tak wyglądającą główką Hermana. Myślę, że ten egzemplarz, zważywszy na swoją dobrą jakość wybicia, piękny stan zachowania i taką charakterystyczną głowę oraz dobrą czytelność, będzie sztuką, która będzie kosztowała między 2 a 3 tysiące złotych. Odmiany są również liczne, proszę Państwa, na drugiej stronie tutaj może być jeden otok, dwa otoki, otok może być kreską, perełką, są różne zwieńczenia wież, także taki z pozoru monotonny, nieciekawy temat jak denary Władysława Hermana jest bardzo wdzięcznym kolekcjonersko tematem do zbierania, szczególnie, że bardzo fajnie się zbiera monety, które są na rynku dostępne, którymi się można po prostu bawić na co dzień, cieszyć dokupywaniem nowych sztuk do zbioru, a nie tak jak na przykład w przypadku monet tych najrzadszych, wcześniejszych, gdzie często się długimi miesiącami czy latami czeka na pojawienie się kolejnej sztuki. Proszę Państwa, omówiliśmy okres tak naprawdę pierwszych 100 lat z małym okładem polskiej monety, gdyż Władysław Herman kończy swoje panowanie w 1102 roku. Po nim na tron wstępuje Bolesław II Krzywousty. Początkowo tylko jako książę koronuje się w 1107 roku. Proszę Państwa, za czasów Bolesława Krzywoustego pojawia się w polskim mennictwie coś nowego. Ewenement wzorowany na misjach zachodnich, ale pojawia się tak duża, efektowna, piękna moneta. Proszę Państwa, wcześniej mieliśmy malutkie denarki, a tu mamy teraz takiego olbrzyma. Więc to wcale nie jest wiele cięższa moneta, gdyż ona jest wykonana w bardzo cienkiej blaszce. Ja zamknę teraz ten kapsel i odwrócę na drugą stronę. I proszę zobaczyć, bita jest jednostronnie. Czyli bicie brakteatowe, jednostronne, żeby można było szybciej i łatwiej wybijać. Przygotowywany jest tylko jeden stempel jednej strony. I mamy tak dużą monetę efektową. To jest moneta zwana obecnie denarem protekcyjnym. Natomiast przylgnęło do niej dawno jeszcze nazewnictwo denara pokutniczego. Związane jest to z wyobrażeniami, które tutaj są na wersie, które różnie interpretowano. Raz interpretowano właśnie jako wyobrażenie pokuty księcia czy króla, później czy obecnie interpretowane jest jako pokazanie protekcji kościoła świętego Wojciecha, gdyż tutaj jest imię Wojciecha zapisane w otoku nad królem. I proszę Państwa, Bolesław Krzywousty wprowadził to w formie
reformy monetarnej. Tak przynajmniej według ustaleń najnowszych doktora Garbaczewskiego to wygląda. Czyli jeszcze do niedawna możemy nawet przeczytać w wspomnianym denarze w Kalecie, iż szeroki denar krzywoustego po to był wprowadzony, że była to moneta okolicznościowa, a szeroka jej powierzchnia umożliwiała piękne przedstawienie większej liczby wyobrażeń. Natomiast dr Garbaczewski dowodzi, że była to próba reformy monetarnej, którą zapoczątkował Bolesław Krzywousty, a celem tej reformy było tak naprawdę osiągnięcie większych zysków z mennictwa. Proszę Państwa, bicie monety, czy to w średniowieczu, czy w okresach późniejszych królewskich, to ona była oparta na srebrze i złocie, wiązało się jednak ze sporym zyskiem dla władcy. Ten temat szerzej omówił również profesor Schodolski na jednym z wykładów nagranym u nas na YouTubie. Wykład nazywa się Renovatio Monetae. Polecam zainteresowanym, gdyż to jest rzeczywiście ciekawa kwestia. Monety w pewnym momencie wymieniano 3 razy do roku i obowiązek wymiany istniał, czyli nie można było zachować starego typu i nie wymienić na nowy, a jednocześnie stary typ wymieniano w nie najlepszej relacji do nowego, czyli władca za każdym razem czerpał z tego spory zysk dla swojego skarbca. Niemniej to, co przed Państwem tutaj w tej chwili jest, w kapselku pokazane, jest to pierwszy polski brakteat. Emisja aktualnie datowana na mniej więcej 1137 rok, czyli tuż przed śmiercią Bolesława Krzywoustego. Piękna, efektowna sztuka i notabene bardzo atrakcyjny egzemplarz właśnie z nadchodzącej aukcji, który ma tutaj dodatkowo taki fajny ozdobnik nazwany potocznie słoneczkiem, bardzo rzadko występujący. Także myślę, że to będzie sztuka, która też wzbudzi duże zainteresowanie kolekcjonerów. Proszę Państwa, ale reforma Krzywoustego nie przyjmuje się. Po jego śmierci na tron, tylko już nie królewski, a książęcy, wstępują jego synowie. I tutaj obok mamy emisję jego syna Władysława II, zwanego wygnańcem. Widać, że wraca znów do monety denarowej, chociaż tutaj już mamy więcej typów, gdyż, proszę Państwa, wymiana monety wiązała się z tym, że nie można było zachować starego typu, więc nowy typ musiał wyraźnie różnić się od monety starej. Stąd na przykład za wygnańca tutaj mamy akurat 3 jego podstawowe typy monet, spotykane powszechnie. Jako pierwszy uważany jest ten typ z wyobrażeniem z jednej strony księcia, z drugiej strony biskupa. Pięknie zachowany egzemplarz, znakomita moneta. Typ ogólnie wcale do rzadkich nie należący, dostępny, jeśli ktoś jest zainteresowany, na aukcjach poniżej 1000 zł, natomiast ten znakomity egzemplarz, no myślę, że tutaj 2-3 tysiące będzie musiał kosztować. Kolejny z typów wygnańca to moneta bardzo charakterystyczna, bardzo lubiana, również do rzadkich nie należąca, typ z orłem i zającem. Z drugiej strony wyobrażenie walki. Proszę Państwa, i tutaj mała dygresja. Mieliśmy znakomitą sztukę w ramach kolekcji kopertkowej rok temu na aukcji i tam była zapisana prowinencja pochodzenia tej monety, że skarbu, już nie pamiętam teraz miejscowości, w której był znaleziony, ale to była końcówka XIX wieku i w starych wiadomościach numizmatyczno-archeologicznych był bardzo fajny opis dotyczący znaleziska tego skarbu. Otóż znaleziono przy pracach polowych dużą grupę tego typu monet. Nie pamiętam dokładnie rzędu wielkości, ale pamiętam konkluzję z tego, która była zawarta, iż z tej dużej grupy wybrano 800 sztuk ładnych, czytelnych egzemplarzy nadających się do zachowania na rynku kolekcjonerskim, a resztę przekazano na stopienie do złotnika, uzyskując tym sposobem ileś tam srebra. Nie pamiętam ile, ale to był rząd chyba rzędu 2 kg. Tak, proszę Państwa, widać jak jeszcze nie tak dawno, bo powiedzmy 100 lat z małym okładem temu, traktowano monety średniowieczne. Było ich na tyle dużo w znaleziskach, że za dużo na potrzeby rynku kolekcjonerskiego. Nie opłacało się ich zachowywać, bo nie było ich komu sprzedać. Wybierano tylko co lepsze sztuki, a reszta szła po prostu na przetop. Z punktu widzenia teraz, naszych czasów, wydaje się to wręcz niesamowite i nie do zaakceptowania, tym bardziej, że wiele emocji u Państwa wzbudza, jeśli taką monetę bierzemy na przykład w rękę i utrzymujemy wówczas komentarze na YouTubie, że jak można brać bez rękawiczki taki skarb narodowy i go niszczyć w ten sposób, gdy tymczasem jeszcze niecałe 100 lat temu rzeczywiście niszczono takie monety i przetapiano.
Jeszcze mamy obok ciekawą monetę, ale to już innego synów Bolesława Krzywoustego, to jest Bolesław IV Kędzierzawy. I tu jest kolejne ciekawe wyobrażenie, czyli pokazana walka księcia, rycerza z bestią, w tym przypadku ze smokiem. A tutaj akurat bardzo fajny egzemplarz, proszę Państwa, to jest sztuka znakomita, gdyż to nie jest normalne, że ta strona jest wklęsła. Tutaj po prostu jest błąd mędniczy, czyli wyobraźmy sobie, jak bito tą monetę, czyli tak, weźmy na przykład jeszcze na chwilkę poprzednią. Jest stempel z wyobrażeniem jednej strony, położony krążek czysty, dokładany stempel drugiej strony, uderzany młotkiem wybijamy monetę, która z dwóch stron jest różna. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że ta już wybita moneta zostaje na tymże stemplu, a druga osoba podkłada nowy krążek i przykładany jest stempel uderzany, wybijana jest kolejna moneta i się orientujemy, że na stemplu mieliśmy dwie monety. Tej na dole niewiele się stało, spłaszczył się pewnie jej troszeczkę tutaj wyobrażenie od drugiego uderzenia, natomiast tej górnej, z drugiej strony nie wybiły się te inne przynależne jej wyobrażenia, tylko wklęsło odbiła się ta moneta, na której ona leżała. Bardzo ciekawy błąd mędniczy i rzadki błąd mędniczy z czasów średniowiecza, także to jest kolejna sztuka, która tutaj niewątpliwie wzbudzi bardzo dużo zainteresowania Państwa. I tym sposobem, proszę Państwa, przeszliśmy już do mniej więcej roku 1150 i wspomniany już wcześniej brak teatr powraca, tylko powraca teraz w dużym nasileniu. Polska już nie ma króla, Polska jest w rozbiciu dzielnicowym. Bałagan panuje i w kraju, i również w mennictwie, a władcy chcą osiągać z tego też jak największy zysk, czyli Mieszko III już jest królem, który zasłynął z najliczniejszych emisji brakteatowych w polskiej historii. I mamy tutaj kilka pięknych brakteatów tego króla do pokazania. To jest okres panowania między 1173 a 1202. Brakteaty już są trochę mniejsze niż ten wspaniały, efektowny Krzywoustego. Proszę Państwa, my na aktualnej aukcji mamy 125 brakteatów polskich w ramach kolekcji. Jest to coś niesamowitego, gdyż samego Mieszka III brakteatów mamy 21 w ramach tej kolekcji. A gdy rok temu na aukcji mieliśmy 3 takie brakteaty, to było wydarzenie. Także Państwa, monety są naprawdę najwyższej klasy, olbrzymiej rzadkości. Proszę zobaczyć, jak pięknie wybita sztuka, jak czytelna. Jednocześnie delikatna, cieniutka blaszka. Nawet nie bardzo mam to jak Państwu pokazać. Nie chcę, żeby ona mi wypadła z tego kamizelka. Popatrzmy na wyobrażenia. Tu kolejna sztuka. Piękny egzemplarz. I odnieśmy się może do tego, w czym te monety są. Zauważyli Państwo, że one są w kapselkach. Część tych monet mam w kapselkach odkrytych, żeby je lepiej było pokazywać do kamery. Ale ten kapselek specjalnie zachowałem zamknięty, żeby pokazać, jakie kapselki są dobre dla przechowywania monet brakteatowych. Pierwotnie, gdy zastanawialiśmy się, jak zapakować ten zbiór, myśleliśmy nad różnymi rozwiązaniami, ale skorzystaliśmy z porady kolekcjonera, który jest już długoletnim zbieraczem monet tego okresu i powiedział, że jego zdaniem najlepsze są kapsle, które mają taki rant z boku, taki gzyms, za który można złapać i otworzyć to jak pudełeczko. Jeżeli nie ma tego gzymsu, jest trudno z otworzeniem kapsla, w efekcie się operuje palcami i może czasami coś się omsknąć, wyślizgnąć się moneta, czy cały kapsel upaść, pęknąć kapsel, wypadnie moneta, może się uszkodzić. Także rzeczywiście te kapsle z gzymsem, o, będzie dobrze widać z boku, są bardzo dobre dla monety brakteatowej. Także tutaj mamy piękny brakteat właśnie w takim kapselku z gzymsem. I za to chciałem jeszcze zwrócić uwagę na... O, na przykład tutaj mamy jeszcze jeden brakteat. Tu mamy brakteat, gdzie dość ładnie widoczne wyobrażenie księcia na koniu, bo to fragmenty napisów, to są napisy już, to są napisy w języku i czcionką łacińską, czyli no, tą, którą się posługujemy na co dzień. Natomiast czasu Mieszka I, prawdopodobnie zarządem mennic zajmowali się Żydzi i są znane liczne brakteaty z napisami hebrajskimi. Tutaj obok właśnie mamy taki brakteat z napisem hebrajskim, umieszczonym tutaj centralnie na tej płycie. To jest napis, z tego co pamiętam, brzmiący jako bracha, czyli błogosławieństwo. Natomiast moneta ta jest monetą bardzo ciekawą, gdyż mamy tutaj nadzwyczaj dobrze czytelny egzemplarz tego typu.
Natomiast rok temu mieliśmy ten typ, dużo się nagłowiliśmy, jak go interpretować. W literaturze były różne opisy tegoż typu. Były opis, że jest to orzeł bądź kruk przyczepiony do jakiegoś drzewa siedzącego tutaj, czyli układ w tym kierunku. Natomiast wtedy przywołaliśmy stary opis z katalogu Strączyńskiego jeszcze z końcówki XIX wieku, który interpretował to wyobrażenie jako moneta nawiązująca do okoliczności bodajże syna księcia, który zginął w jednej z bitew. I mamy tutaj pokazanego symbolicznie księcia leżącego w grobie pod płytą nagrobną, na której siedzi kruk jako wyobrażenie śmierci. Proszę Państwa, ta interpretacja do nas wtedy bardzo dobrze przemówiła. Jak patrzymy na tą monetę, to widać to naprawdę doskonale. Widzimy tutaj postać leżącą pod płytą nagrobną. Na płycie nagrobnej napis błogosławieństwo, a na niej siedzący symbol śmierci, kruk. I proszę Państwa, jeszcze dwie monety. Tu mamy braktat, który jest obkruszony, ale mimo wszystko znakomity. To jest taka forma bestiariusza troszeczkę chyba średniowiecznego. Mamy tutaj wyobrażenie syreny. Natomiast ja bardzo lubię tę monetę, gdyż no, nie sądzę formalnie, że jest to syrenka warszawska, nie, że wtedy nie wybito syrenki warszawskiej, no ale jednak zważywszy, że jesteśmy z Warszawy, syrenka jest symbolem Warszawy, to traktuję to jako syrenkę warszawską. Także bardzo lubię tą monetę, notabene moneta bardzo rzadka. Tu jeszcze ciekawie widać bardzo wyraźnie napis S-I-R-E. No to powinno być N-A, ale tu jest akurat obkruszone. Ale proszę zobaczyć, jak piękne, efektowne wyobrażenie tejże syreny. I mówiąc przed chwilą o kapslach, chciałem pokazać jeszcze jedną rzecz, że naprawdę z monetami średniowiecznymi, jakimi są braktaty, trzeba się obchodzić bardzo delikatnie. Tutaj jest moneta, która już w tym zbiorze, który pozyskaliśmy, była monetą pękniętą, pokruszoną, więc na karteczkę nakleiliśmy trochę taśmy skocza i na tej taśmie położyliśmy tą już monetę, ażeby ją złożyć w jedną całość. Także tutaj pokruszony egzemplarz, złożony przez nas w całość na taśmie standardowej skocza, ale to pokazuje tylko, jak trzeba uważać. Przy czym też nie można popadać w paranoję, te monety nie są aż tak delikatne, jak nam się wydaje, ale jednak, jeżeli mamy już jakieś pęknięcia czy jakąś korozję blachy, no można niechcący zrobić coś takiego, jak widać na tej monecie, i no, strata niepowetowana. Także te monety nie bierzemy w palce, je trzymamy w kapselkach, oglądamy tak, jak są w kapselkach. Proszę Państwa, jeśli jesteśmy jeszcze przy brakteatach, zobaczmy tutaj brakteat troszkę innego rodzaju. Porównajmy go z pierwszym polskim brakteatem, proszę bardzo, Krzywoustego, a tutaj mamy brakteat akurat Zakonu Krzyżackiego, ale brakteat zdecydowanie mniejszy. Przy czym może troszeczkę grubsza blacha, bardzo wysoki ten wał centralny, ale to jest tak zwany już typ brakteatów guziczkowych. Późniejsze brakteaty do takiej formy właśnie zostały sprowadzone jako takiego mniejszego poręcznego pieniądza. Ten wał chronił dość dobrze wyobrażenia, pewnie też zabezpieczał troszeczkę przed łamaniem się tych monet, bo też trudniej było złamać monety z tak wysokim wałem. I jak usłyszą Państwo kiedyś określenie brakteat guziczkowy, to możecie Państwo zwizualizować sobie, jak takiż brakteat wygląda. Ale proszę Państwa, ten okres tutaj częstych renovatio monetę, wymiany tychże monet, powodował duży chaos. Polska była ogólnie wtedy pokrążona w chaosie, rozbiciu dzielnicowym, liczne emisje monet. Można sobie wyobrazić, jak trudno żyło się w tamtych czasach, żeby w tym wszystkim się połapać. Reformę monetarną poważną wprowadził Kazimierz Wielki. I proszę Państwa, z tego okresu denarowego, brakteatowego, dzięki Kazimierzowi Wielkiemu przeszliśmy do okresu groszowego. Przed Państwem tutaj w tej chwili dwie sztuki groszy. Zobaczcie, jak duża, efektowna, gruba moneta. To już można brać w rękę, tu się nic nie dzieje. Nie ma obawy, że nam się złamie, pokruszy i tak dalej. Moneta, którą tutaj trzymam, jest to grosz niepolski. Jest to grosz czeski, popularnie zwany groszem praskim. I w otoku mamy zapisane imię władcy, któremu jest przynależny. Tu mamy Wenceslaus Secundus, czyli Wacław II, król czeski.
czeski. Notabene również król polski, także moneta też jest przyjmowana obecna jako poglądowo w zbiorach polskich. Obok, proszę Państwa, tak samo wyglądająca moneta, ale tu już mamy w legendzie Kazimirus Primus, Kazimierz I, czyli nasz Kazimierz I Wielki. Na pozór tak samo wyglądające monety. Różnica wartości taka, iż ten ładniejszy egzemplarz, powiedzmy, będzie kosztował 200, może 300 zł, a gdyby był trochę słabszy albo z taką dziurą jak ten po prawej, to pewnie by kosztował 50 zł. Natomiast ten egzemplarz, który tutaj widzimy z dziurą, jest monetą, która u nas na aukcji będzie startowała od 15 tysięcy złotych i sądzimy, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo. Natomiast w ostatnim czasie sztuki, które są bez dziury, ładnie zachowane, notowane były na aukcjach rzędu 50 tysięcy. Więc proszę Państwa, do czego tutaj dochodzimy? Do tego, że w numizmatyce widzisz tyle, ile wiesz. I warto zapamiętać sobie tą lekcję i ten obrazek, który tutaj widzimy, gdyż w domowych pieleszach bardzo możliwe, że znajdziemy grosza wyglądającego tak jak grosz praski. Tylko patrzmy przede wszystkim, co jest z drugiej strony. Jeśli to jest czeski lew, to mamy monetę wartą w pięknym stanie, może 1000 haczykiem, ale najprawdopodobniej niskie parę, 10 czy parę 100 zł. Natomiast jeżeli z drugiej strony mamy orła polskiego, to mamy monetę, która kosztuje dużo. Gdyż ta emisja zapewne do dużych nie należała, grosze Kazimierza Wielkiego od zawsze są rzadkie. To one, można powiedzieć, proszę Państwa, że teraz zostały trochę w tyle i są tańsze, gdyż ja mówię, że tutaj ładny egzemplarz kosztuje około 50 tysięcy. Natomiast w początkach wieku XX, przy ówczesnym bardzo mocnym rozwoju numizmatyki, grosz Kazimierza Wielkiego kosztował równowartość tego, co mniej więcej 7 talarów koronnych Jana Kazimierza. Obecnie talar koronny Jana Kazimierza w słabym stanie kosztuje 30 tysięcy, a w pięknym stanie kosztuje pod 100 tysięcy. Czyli zobaczcie Państwo, jak się zmieniły proporcje. Grosz Kazimierza Wielkiego kosztuje obecnie około 50 tysięcy, natomiast 7 talarów Jana Kazimierza to trzeba liczyć przynajmniej około 300 tysięcy. Także wspaniały, pierwszy polski grosz Kazimierza Wielkiego. Po raz pierwszy pojawia się wówczas ta moneta w Polsce i to jest moneta, która trwa do dziś. Dziś nam się grosz trochę zdeprecjonował, jest monetą zdawkową, praktycznie nieużywaną, natomiast kiedyś był tym najgrubszym, najlepszym nominałem. I proszę Państwa, może tylko jeszcze na zakończenie jedna rzecz odnośnie tegoż egzemplarza grosza. To jest kolejna niesamowita rzecz z tegoż zbioru, który będzie oferowany u nas na najbliższej aukcji. Ta moneta, którą trzymam tutaj w ręku, proszę Państwa, była ilustrowana w pierwszym polskim podręczniku numizmatycznym w 1839 roku, wydanym autorstwa Stężyńskiego Bandkie. Można ją bardzo łatwo zidentyfikować właśnie dzięki cechom charakterystycznym, dzięki przede wszystkim tej dziurze umiejscowionej w specyficznym miejscu, dzięki drobnym niedobiciom. Bez najmniejszych wątpliwości widać, że jest to dokładnie ten egzemplarz odrysowany w katalogu z 1839 roku. Także to tylko potwierdza klasę zbioru, z którym mamy teraz do czynienia. A przed Państwem jeszcze raz w ogólnym poglądzie monety używane na ziemiach polskich w pierwszych trzech wiekach naszego państwa. Pierwsze trzy wieki numizmatyki polskiej zaoferujemy tymczasem na aukcji już niebawem. Będzie to znakomita kolekcja średniowiecza złożona z 412 sztuk monet. Proszę Państwa, te monety, które tutaj widzą Państwo wszystkie na tacce, które są dowodem naszej historii, za którymi stoi znakomita historia, które są fascynujące w wielu aspektach, są egzemplarzami, które można nabyć. I będzie można kupić w licytacji już za niecały miesiąc. Zapraszam serdecznie na aukcję. Dziękuję za chwilę uwagi i do usłyszenia już wkrótce.